kwitnące ogródki, pełne krokusów, nieodparcie kojarzą się z nadchodzącą szybkimi krokami wiosną. Mamy połowę marca i pszczoły ruszyły do pracy w polu. Szczególnie ważną jej częścią jest zbiór pyłku, którego zapasy w ulach się kończą lub już się skończyły. Bez tego surowca pszczoły nie będą w stanie wychowywać kolejnych pokoleń robotnic. Pogoda w marcu jest bardzo zmienna. Występujące silne wiatry, niska temperatura, nagłe załamania pogody masowo zabijają zbieraczki. Część rodzin mocno słabnie, inne utrzymują liczebność i stopniowo zastępują stare, spracowane pszczoły zimowe młodym pokoleniem. Kwitnące wczesnowiosenne rośliny dostarczają już nie tylko pyłku, ale też, jak widzimy na tym filmie, nektaru. Kwiatostany wierzb są bardzo dobrym źródłem tego węglowodanowego surowca, w zasadzie pierwszym w roku. Zbieranie pyłku przez pszczoły odbywa się poprzez oblepianie ich futerka wytrząsanymi z pylników jego ziarnami. Kiedy już dostatecznie się nim pobrudzą, startują do krótkiego zawisowego lotu. Następnie zbierają te ziarna za pomocą szczoteczek do koszyczków, zlokalizowanych na tylnych odnóżach. Zwilżenie szczoteczek nektarem bardzo ułatwia sklejanie ziaren pyłku w koszyczkach. Dlatego też pszczoły zdecydowanie chętniej odwiedzają rośliny, które poza pyłkiem są również źródłem nektaru. Oszczędza to zapasy rodzimego ula. Po prostu pszczoły uzupełniają zapasy nektaru potrzebne jako źródło energii do lotu, bezpośrednio na roślinach. Cofnijmy się w czasie o ponad miesiąc. W połowie lutego pszczoły dokonały w tym roku pierwszego oblotu. Jedna z rodzin była na przełomie stycznia i lutego łączona z inną, która straciła matkę. Proces łączenia rodzin przebiegł bardzo sprawnie. Wydawałoby się, że pszczoły bez matka przyjęły nową królową jako swoją. Matka ta po połączeniu zaczęła nawet obficie czerwić. Miała dużą ilość zapasów pierzgi i syropu w ulu. Obecny był też duży zastęp robotnic. Jednak dwa tygodnie później, w dniu oblotu, coś się wydarzyło i pszczoły okłębiły przyjętą wcześniej królową matkę. Na filmie widać unieruchomioną, a później zgładzoną królową. Pszczoły szczelnie ją otoczyły, by później ściąć. Wydaje się, że utrata poprzedniej młodej królowej w tej rodzinie nie była spowodowana chorobą matki. Różnica międzyrasowa i być może obecność trutówki, czyli robotnicy, która wymknęła się kontroli hormonalnej królowej w okresie trzytygodniowego osierocenia rodziny w okresie jesiennym. Tutaj, po dwóch tygodniach widzimy młodą matkę, wychowaną w okresie zimowym. Pszczoły odchowały ją z jaja złożonego przez ściętą wcześniej królową. Nie jest jedyną pojawiającą się w ulu. Pszczoły instynktownie zakładają kilka mateczników na wypadek niepowodzenia. Widoczna kolejna królowa jest ścigana i została ścięta przez pszczoły. Układ feromonów w tej rodzinie został na tyle rozchwiany, że nie jest ona w stanie przyjąć nawet matek, które sama odchowa. Jest duże prawdopodobieństwo istnienia hormonalnie czynnej robotnicy w tym roju. Ona lub one nie pozwolą na przyjęcie nowej matki. Ta rodzina będzie musiała zginąć. Po kilku oblotach od osierocenia, ilość pszczół w tej rodzinie spadła czterokrotnie. Większość lotnych robotnic wprosiła się do pobliskich zdrowych rodzin, które posiadają pełnoprawne hormonalnie czynne królowe. Widzimy teraz sfilmowany akt ataku robotnicy na młodą dziewiczą królową matkę. Tymczasem w zdrowych rodzinach trwa wychów wiosennego pokolenia nowych robotnic. Na dnie komórek plastra znajdują się jaja oraz liczne pływające w mleczku młode i starsze larwy. W niektórych komórkach plastra rozwijają się nawet dwie naraz. Oczywiście będą musiały zginąć, a robotnice przygotują tą komórkę ponownie. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w ulu brakuje przestrzeni do czerwienia, a matka musi złożyć jajo. Wtedy czasem składa dwa do jednej komórki. Przyjrzyjmy się rojowi z przezimowaną matką z mutacją kolorystyczną Cordovan. Królowa w otoczeniu świty jest karmiona, nieco ubrudzona kitem na znaczku hodowlanym. Po chwili odpoczynku, na plastrze z czerwiem w różnym wieku, zacznie poszukiwania wolnej komórki do złożenia jaja. Musi włożyć dużo trudu w znalezienie pustej,
Siła rodziny nie pozwala na razie przygotować więcej wolnych plastrów do złożenia jaj i wychowu larw, dlatego jest mocno ograniczana. Zmieni się to z chwilą poprawy i stabilizacji pogody. Przyjrzyjmy się chwilę jej poszukiwaniom. Matka chodzi i czułkami bada komórki. Kiedy znajdzie odpowiednią, podkurcza odwłok i wprowadza go, dotykając końcem jej dna. Przykleja tam jajo, odwłok wycofuje. Całą operację potrafi w szczycie rozwoju rodziny wykonywać średnio co minutę. W zbliżeniu widać pierwsze w tym roku zbiory nektaru. Są bardzo marne, jednakże mocno pobudzają rodzinę do wiosennego rozwoju. Na dnie komórek błyszczy nektar wierzbowy. Teraz widzimy plaster ze starszymi larwami oraz poczwarkami. Poczwarki pszczele nazywane są czerwiem krytym. Białe opasłe starsze larwy są obficie karmione pyłkiem i nektarem, dlatego ich otoczenie i płyn, w jakim są lekko zanurzone, ma żółty odcień. Chłód jest bardzo niebezpieczny. Larwy giną w temperaturze niższej od 32 stopni Celsjusza. Widzimy teraz osieroconą rodzinę tydzień po śmierci matek ratunkowych. Zwróćmy uwagę na wygląd czerwiu. Komórki są w większości puste, ale w kilku procentach z nich rozwija się larwa topiąca się wręcz w mleczku pszczelim. Szczególnie przykuwa uwagę duża ilość mleczka w komórkach ze starszymi larwami. Robotnica składająca jaja, zwana trutówką, czerwi jajami niezapłodnionymi. Rozwijają się z nich larwy trutowe, których część obumiera, ale wszystkie one wymagają karmienia mleczkiem pszczelim przez cały okres rozwoju larwalnego. Stąd duża ilość mleczka w komórkach oraz tak zwany czerw rozstrzelony, czyli larwa co kilka komórek. Trutówka jest bardzo agresywna i zabija każdą pojawiającą się królową, również młode. Dla porównania, plaster pszczeli z rozwijającym się młodym pokoleniem pszczół w stadium larwalnym ma postać zwartą. Komórki są zajęte przez jaja i larwy zwarcie, czyli jedna przy drugiej. Poza tym, na jednym obszarze plastra, rozwijające się larwy są w podobnym wieku. Larwy również są zaopatrzone i pływają w mleczku pszczelim, jednak nie są to tak dużej ilości, jak na plastrze z czerwiem trutowym, rozwijającym się z jaj złożonych przez trutówkę.